Dobrze. Słuchaj, Małgosia Kożuchowska, nasza wspólna kumpela. Tak. Znamy się od lat. Tak. Ufasz jej? Tak. Nie kłamie? Nie. Jest wierząca, nie kłamie, i tata pracował w Radiu Maryja, więc jakby pewną legitymację moralną ma. To jest bardzo w porządku człowiek. Tak. Wiesz, co ona powiedziała o tobie? Co? Prawdziwa Agata Kulesza to ta, która tańczy na stole. Oj, bo to były takie czasy, no też, ale tak naprawdę mieszkałyśmy razem i później było, że uczeń przerósł mistrza, bo jak ja wchodziłam do domu, mieszkałyśmy w kawalerce, to na mnie sąsiedzi dziwnie patrzyli, się okazało, że ja na chwilę wyjechała, bo Gośka zrobiła taką imprezę, że, nie, że byli nawet na balkonie. No to naprawdę, to nie jest tak. Ale poczekaj, to... poczekaj, bo ja uważam, że alkohol robi wielkie rzeczy w życiu, okropne, ale wielkie, więc nie ma się co wstydzić. Ale ja nie tańczę, że po alkoholu to ja tańczę, ja mogę bez alkoholu tańczyć na stole. Naprawdę? Oczywiście. Chcesz powiedzieć, że taniec z gwiazdami wygrałaś na trzeźwo? Tak. To... Teraz ostatnio też tańczyłam. Naprawdę? Z Chyrą Andrzejem. Tak. Andrzej był trzeźwy? Tak. To był ten dzień. Nie, 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 to był bardzo długi czas. Nie, Andrzej nie pije, Andrzej został ojcem. Bardzo długi czas. Spędziliśmy 2 miesiące w Rumunii na planie filmu rosyjsko-estońsko-angielsko-polskiego. Byliśmy jedynymi Polakami i to jest film opowiadający o tancerzach tango argentino, którzy tańczą po 25 latach ostatnie swoje tango. I codziennie tańczyliśmy z Andrzejem tango w Rumunii.